Siemaneczko widzowie, z tej strony Kumiksens84, a dzisiaj odcinek oceniania piosenek widzów part 4, tak? Chyba tak. I dzisiaj niestety bambikowa piosenka. Znaczy, bo ja już to słuchałem. Tak z ciekawości nawet. Pociekawiło mnie to. Jak coś w ogóle mogę mieć taki głos dziwny, ale to z powodu, że jestem chory i nie było mnie 4 dni w szkole. No wiecie, bo no niestety chorujemy i dużo teraz osób jest chorych właśnie. Wczoraj surfer robił live'a, to on też jest chory, dużo widzów u niego też pisało. Ale to nieważne, dzisiaj po prostu ocenimy sobie piosenkę. Trochę taki skam piosenka. Znaczy, nie w sensie, że skam, po prostu. No kurde, no nie fajna jest w moim przypadku, bo no, to jest trochę takie. Znaczy wiecie, to są dramy youtuberowe ogólnie. Znaczy ja Pandziulę lubię, tylko że Pandziula wypuścił w doku mnie piosenkę, która mnie wkurza po prostu i no wiecie, no co najgorsze, że to tak jak z Krechą. On miał na początku 1K, a teraz ma 30 tysięcy. I wiecie, to jest właśnie takie. Albo Nidos, który przykładowo ja jestem już. O, ja na przykład, wiecie, jestem już od prawie 2 lat na YouTubie. A na przykład taki Nidas ma już 5000 subów, a jest może za 2-3 miesiące. I Pandziula przebił mnie w subach i postanowił, że nagra piosenkę. No nie no, wkurzyłeś mnie, ale to nieważne, więc oceńmy sobie, więc przechodzimy. A więc to jest ta piosenka, a więc posłuchajmy. Kumiksen to zwykły nubek, ma 3000 sub. A ja jestem pan Żula, 4000 tu mam w klub. On się stara, no i gra, a ja tu mam stylu smak. Razem tworzymy świat, w którym suby to nasz znak. Nubek czy pro, kto wygra grę? Suby lecą tu co dzień. Kumiksen wos, pan Żula flow. W bitwie subów ojojo. Pandziula na fali wciąż suby zbieram jak miód. Nubek czy pro, kto wygra grę? Suby lecą tu co dzień. Kumiksen wos, Pandziula flow. W bitwie subów ojojo. Każdy z nas ma swoją drogę. Kumiksen śmieje się ciągle. Pandziula na fali wciąż suby zbieram jak miód. Tu mam w klub. On się stara, no i gra. A ja tu mam styl smak. Razem tworzymy świat, w którym supy to nasz znak. Nubek czy pro, kto wygra grę? Suby lecą tu co dzień. Kumiksen wos, Pandziula flow. W bitwie subów ojojo. Niech suby płyną jak rzeka. Kumiksen Pandziula czeka. Bo każda walka ma sens. To nasz ludzki rynek.
A więc słyszeliście piosenkę, no ogólnie to, powiem szczerze, no to jest trochę takie bambickie, bo to, bo co to da, że masz więcej słów? No jakby, okej, przegoniłeś mnie i to może sporo, znaczy nie. Mi się wydaje, że ty miałeś trzy, no dobra, masz te 4000 subów, więc... Opety i tak to wziąć trochę, powiem, z dupy, bo w ogóle nie chcę obrażać, nie chcę mieć dramy, nie chcę po prostu mieć problemów, ale pan Dziura, przecież ty rzucałeś kilka razy po jednym shortsie, co oczywiście, że któryś cię w końcu wybije. I to jest totalnie normalne, że ci się to wybiło. I dostajesz z tego suby, bo powiem też trochę, że nie chcę, mówię, dramy, bo to jest spoko gość, ale robienie takich piosenek jest do dupy, jakby powiem tak, no to jest dosłownie, żeby w... Halo. O dobra, mikrofon już powrócił. Więc mówię, że to takie... No gówno, bo... w sensie piosenka jest dobra. Okej, szanuję. Znaczy wiem, że to robisz w AI. Nic to w pracy nie wkładasz, bo co to jest? No masz wygeneruj tekst. Więc ogólnie to jest tak naprawdę nic. I wiesz, z dupy sam możesz... każdy może sobie stworzyć taką piosenkę. Więc jakby, no nie, no takie chwalenie się, że co, masz 4000 subów, a patrz, no to, no to wiesz, ja i tak mogę cię jeszcze dogonić, więc nie cieszyłbym się na twoim miejscu. No ogólnie, nie wiem, jak se tam chce, jaki klacz był. No, tak, fajna nuta. Szkoda, że się chwalisz, ale dobra. Trzymajcie się, widzowie. Cześć.